Tu będzie mój blogasek, tutaj jest mój Twitter. Możecie tweetować do woli. Komputer nie jest podpięty do internetu, więc żadne powiadomienia nie będą wyskakiwać. Już dzisiaj mnie tak świerzbiło przy kilku osobach zrobić, ale zły nie jestem. Będziemy sobie mówili o JUnity 5 i ja mam takie pytanie. Kto z was skorzysta z JUnity w wersji 4? Okej, dobrze. A dlaczego? Dlaczego nie piątka, to zaraz wam powiem jeszcze. No, a dlaczego korzystacie z czwórki, też wam powiem. Okej, okay, jak już mówimy o rzeczach, o których będę mówił, to rzeczy, o których nie będę mówił, to są przede wszystkim, co to są testy. Zakładam, że wszyscy wiedzą, co to są testy. Kto był na poprzedniej prezentacji Łukasza tutaj? Jedna osoba, dwie, trzy, o, trochę was było. To była fenomenalna prezentacja tłumacząca, co to są testy jednostkowe, naprawdę. Kilka takich prezentacji w życiu widziałem i to była jedna z najlepszych w ogóle. Nie będę też mówił, po co są testy i nie będę mówił, jak pisać dobre testy. Do tego punktu odsyłam do książki Good Test, Bad Test Tomka Kaczanowskiego. Może część z was go kojarzy. Tomek to jest taki człowiek, który był moim pierwszym takim szefem, mentorem, jak zaczynałem pracować wiele, wiele, wiele lat temu. Nie będę też mówił o Spocku. Dlaczego? Dlatego, że Spock to jest wynalazek nieczysto javowy, to jest Groovy, tak? I ja zakładam, że JUnity korzystacie, bo nie możecie korzystać ze Spocka albo jakiegoś speka skalowego, czyli z narzędzi, które są lepsze. Java jest niestety troszkę, znaczy jest fajnym językiem, ale trochę biednym w niektórych rzeczach. Okej. Okay. JUnity to jest ten najpopularniejszy nasz framework do testów z jednego bardzo, bardzo prostego powodu. Kto używa z was Mavena? No wszyscy, prawie wszyscy. Gradle'a? Anta? Jedna osoba. Dobrze, to tylko ty jako użytkownik. A kto nie używa Make'a, takich rzeczy bardzo bazowych? Nikt. To tylko tutaj kolega, który używa Anta, jest w tej luksusowej sytuacji, że nie ma narzuconego frameworku do testów out of box. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzicie któregoś dnia do swojego szefa i mówicie: szefie, ale zmieńmy tą bibliotekę, użyjmy innej. Dobrze. Mija tydzień, znowu przychodzicie do niego: szefie, ale zmieńmy tą bibliotekę, użyjmy innej. No dobrze, zmieńcie. Mija kolejny tydzień i wy: szefie, ale nie. Nein. Nie godzi się szef. Szefie, ale żarówka w łazience padła, trzeba zmienić. Dlaczego? No, nie zmieniamy tych bibliotek, nie zmieniamy tego JUnity, który jest defaultowo i w Mavenie, i w Gradle'u podpięty, dlatego że każda taka zmiana jest niebezpieczna, tak? My o tym trochę nie myślimy, bo dla nas kodowanie to jest fajna sprawa. Jeżeli jest tak troszkę ekstremalnie, coś się wysypie, coś nietypowego wybuchnie, to jest dla nas rozkminka, tak? Coś się dzieje, tak? Jest jakieś ciekawe, a nie klepanie innego cruda kolejnego. On sobie żyje też jako część platformy XUnit. Więc też, jeżeli ktoś mówi, no użyjmy testów jednostkowych, no to JUnit. Co to jest ta platforma XUnit? No to jest coś, co jest taką umową, bo musicie pamiętać, i Łukasz o tym wspominał, że Kent Beck w 2001 roku napisał książkę o Test Driver Development by Example, ale sama koncepcja testów jednostkowych i implementacja pochodzi ze Smalltalka. Zresztą Beck to napisał dużo wcześniej niż tą książkę. Okej, okay. Jeżeli już jesteśmy przy twórcach, to tego pana znacie, to jest Ken Beck. A teraz pytanie może za kubeczek. Kto to jest? Kto? Nie? Ktoś? Coś? Erich Gamma. Jak znacie wzorce projektowe, Gang of Four, to jest jeden ze współwinnych naszych mąk piekielnych na rozmowach kwalifikacyjnych. Pada pytanie, opisz jeden dowolny wzorzec projektowy, wy wybieracie Singletona. Ja pracuję zawodowo 12 rok, tak mniej więcej od 5-6 lat staram się uczestniczyć w miarę regularnie w procesach rekrutacyjnych jako osoba, która pyta.
I zawsze na to pytanie jest odpowiedź singleton, tak? Szczególnie im mniejszy staż, tym bardziej ten singleton ludziom leży. Nie wiem dlaczego. Dobra, JUnit 4. JUnit 4 to jest taka technologia gdzieś z 2004, 2005 roku, trochę później, 2006. I on wygląda mniej więcej tak. To jest cała architektura, nazwijmy to architekturą JUnita, to jest tak naprawdę taki diagram między komponentami a klasami. I on jest fenomenalnym narzędziem do... Masz pytanie? Nie. On jest fenomenalnym narzędziem do robienia jednej rzeczy, do pisania testów jednostkowych. Sama nazwa JUnit, unit test i tak dalej. Tylko z tym czymś jest problem. Kto z was używa Springa tak na co dzień? A jeżeli chcemy użyć testów w Springu, to musimy mieć runnera springowego gdzieś podpiętego, prawda? Jeżeli chcemy tak pisać fajnie z tą w zgodzie z architekturą heksagonalną, czy jak to tam zwał, architekturą na ogra, czyli cebulową też, to ten Spring jest wymagany, bo my mówimy tutaj separacja interfejsów i tak dalej. Coś musi nam te elementy podpiąć razem, tak? Jako że ten JUnit jest out of box, no to wszyscy używają JUnita, pomimo tego, że na przykład takie test NG, które też jest czysto javowe, ma framework do dependency injection pod spodem, używa JUSA, tak? No i to nie jest takie, znaczy powiem tak, no JUnit wyczerpał się w pewnym sensie, wyczerpał swoje funkcjonalności w tym, do czego my go dzisiaj używamy, tak? Chcę podpiąć runnera do Springa, okej, fajnie. Ale chcę też mieć na przykład testy parametryzowane. Potrzebuję drugiego runnera, który odpali mi parametryzowane testy. No nie da się tego zrobić, bo mogę mieć tylko jednego runnera. Trzeba to jakoś obudować. Tutaj bodajże chłopaki z Pragmatisa na blogu mają opisane, jak ich plugin do parametrów połączyć z pluginem, z runnerem do Springa. Nie jest to trywialne. No, ale skoro nie jest to trywialne, to możemy jeszcze bardziej skomplikować sprawę. Ktoś mi może powiedzieć, co to jest test transakcyjny? Intuicyjnie zakładam, że jeżeli nie przejdzie tutaj testy, muszą w pewnej kolejności przechodzić. No właśnie, test transakcyjny to jest coś, co nam pozwala zrobić testy, które są niezależne, a nie w pewnej kolejności. No. Mamy transakcję nałożoną na metodę testową i to też jest trochę ze springologii, tak? Test zanotowany jako transactional. Każda metoda testowa idzie w osobnej transakcji. Transakcja na koniec jest rollbackowana. Mamy czystą bazę danych, tak? Piękna sprawa, jeżeli piszemy testy integracyjne, do czego się JUnit 4 przestaje nadawać, bo właśnie powstaje problem. Co to jest test transakcyjny? Nikt nie wie. No to ludzie siedli, pomyśleli, wymyślili JUnita 5. I to już jest troszkę bardziej skomplikowane, prawda? Troszkę lepiej wygląda. A JUnit 5 to tak naprawdę jest JUnit Platform, JUnit Jupyter i JUnit Vintage, plus jeszcze jedna taka drobna rzecz, o której też zaraz wspomnę. Platforma. Na platformie znajdują się dwa ważne elementy. Pierwszym z nich jest launcher, który będzie nam uruchamiał silnik. O co to jest silnik, to za chwilę. I tutaj się dzieje magia. Tu jest tak naprawdę JUnit, taki JUnit framework stary, tak? Tutaj to będziemy musieli nakarmić naszym silnikiem. Ten silnik znajdzie sobie testy, uruchomi je i tak dalej. Są oczywiście do tej platformy dopisane odpowiednie już narzędzia, czyli na przykład mamy coś, co się nazywa JUnit Platform Console, czyli zwykłą konsolkę taką w baszu uruchamianą, takiego trochę repla, nie repla, który pozwala nam manualnie uruchomić testy. Jest to mało wygodne, powiem szczerze. To jest fajne, jeżeli mamy bardzo mały projekt, nie mamy Mavena, coś w tym stylu, bo musimy ręcznie te wszystkie class pathy samemu popisać. Mamy na przykład Surfire Provider, czyli jeżeli mamy Mavena, mamy Surfire'a, to jest odpowiedni plugin, który już nam uruchomi tego naszego JUnita. Jest jakiś tam JUnit Platform Runner, który jest też rzeczą bardzo taką
ogólną, bo założenie, które mają autorzy JUnita 5 jest takie, że tworzymy framework, który bardzo łatwo będzie rozszerzać. Bo w czwórce mieliśmy z tym problem. Ktoś z was pisał może runnera JUnitowego? No nie jest to miłe, prawda? To nie. Zobaczycie w kodzie zaraz, że w piątce będzie to wygodne. I tutaj chcę zaznaczyć jedną rzecz. Nie zakładajcie, że wyjdziecie z tej konferencji, pójdziecie w poniedziałek do pracy i podepniecie sobie JUnita 5 w projekcie. Nie róbcie tego. JUnit 5 jest na etapie milestone'a łupanego. Jest to milestone 4. Jeżeli dobrze pójdzie wszystko, to po wakacjach będzie to się nadawało na produkcję. Pod warunkiem, że wszystko dobrze pójdzie. OK. Silniki. Silniki to jest w ogóle fajna sprawa, bo silnik nam uruchamia testy. I w silniku mogę zdefiniować, jak ja te testy piszę. Na przykład ten Jupiter, to są takie, ten Jupiter, jak go tam zwał, tak go zwał, to jest taki silnik, który uruchamia testy napisane tylko i wyłącznie w oparciu o rzeczy, które ma tutaj w sobie w swoim API, czyli takie anotacje typu test, typu jakiś tam before, after i tak dalej. Mamy coś, co się nazywa JUnit Vintage. To jest silnik, który odnajdzie i uruchomi tylko testy napisane w starszych wersjach JUnita, czyli w czwórce, trójce. Chcecie migrować? Proszę bardzo. Nie musicie nic zmieniać w swoich testach. Podpinacie odpowiedni silnik. Napisanie silnika nie jest trywialne, to od razu mówię. Jest proste, nie jest trywialne. Tych silników już jest kilka przygotowanych, wydanych i oczywiście one są dostosowywane do zmian w API platformy. Jeżeli macie, nie wiem, testy w drulsach napisane, ktoś z was robi takie sztuki jak pisanie testów w drulsach? No nie, szkoda. Bo popatrzcie na to, bo fajnie to przepchnąć ludziom od Excela wtedy testowanie. To jest silnik do drulsów, który znajdzie sobie te regułki, odpali. Jest jeszcze jeden maleńka rzecz, która mnie bardzo osobiście cieszy. Mianowicie jest coś, co się nazywa OpenTest4j. OpenTest4j to jest taki projekt, który... Znaczy projekt. Jest to taki... dobra, projekt, który jest wynikiem zawiązania się do czegoś takiego, co można nazwać OpenTest Alias. Alliance. No generalnie tak jak jest coś podobnego dla AspectJ-a i programowania aspektowego, tak samo i tutaj mamy jedną bibliotekę, której zadaniem jest zdefiniowanie dobrych reguł programowania i jakiegoś wspólnego API dla różnych frameworków. Więc zakładam, że za kilka lat może się okazać, że nie będzie ważne, którego frameworku testowego będziecie używać, jeżeli będziecie używać rzeczy, które są standardowe. Dobra, jakieś pytania na tym etapie? Nie. Okej, okay. Insulinka weszła. Śpicie. Bardzo dobrze. Czas na live failing, zwany live codingiem, bo każda konferencja musi mieć kogoś, kto będzie, musi wyfailować swój kod, prawda? W tym roku padło na mnie, w zeszłym roku też padło na mnie, za rok pewno padnie też na mnie. Mamy pół godziny, więc spokojnie sobie zdążymy przejść przez te wszystkie fajne rzeczy, które ma JUnit w sobie. Od razu mówię tak. Jeżeli chcecie uruchomić JUnita 5, nie jest to proste. Znaczy, jest to proste, ale nie jest tak proste, jak było z czwórką, że tylko się zmieniało zależność, ponieważ przede wszystkim musicie skonfigurować sobie tego Surfire'a, dodać mu, widać tutaj kod? Widać. Dodać mu te wszystkie dobre i złe rzeczy, które chcecie, żeby on robił, czyli przede wszystkim Surfire Provider. Coś, co powie Surfire'owi, hej, jestem JUnit 5, uruchom mnie. No i konfigurujemy swoje engine'y. W tym przypadku jest do starego, to jest nie, to jest nowy engine, to jest vintage. I to jest taka minimalna konfiguracja. Ja tutaj jeszcze mam jakiegoś do test.ng, a to dlatego, że kod pochodzi z mojego blogu i tam bardzo dużo porównań robiłem JUnit 4, 5 i test.ng. OK, jak już skonfiguruję mój test, no to chcę go napisać. I popatrzcie, tutaj się nic, kompletnie nic nie zmieniło. Mam adnotację test, mam assert equals, domena biznesowa FizzBuzz. Znamy problem, tak? Zakładam, że wszyscy w życiu napisali FizzBuzza. Tak samo jak Hello World. To, co się zmieniło, to jest tutaj kawałek wyżej. Zobaczcie jedna rzecz. Nie ma before, after.
Nagle językowo się zrobiło before each i after all. Tak? To są takie drobne rzeczy, które twórcy JUnita stwierdzili, ok, skoro piszemy nowe API, tworzymy całkowicie nowe API, to zróbmy to porządnie. I oni też, położyli bardzo duży nacisk na to, żeby nazewnictwo i organizacja kodu były takie, że od razu wiadomo, co się dzieje. Tak? Ma to oczywiście dla nas takie przełożenie, że jak widzę before each, to wiem, że to jest before each. Dalej, zobaczycie przy rozszerzeniach, że to ma też głębszy sens, bo tak naprawdę z czego się teraz składa taki mój jeden test? On się składa z tego before each, tego setupu i z samego testu, tak? Czyli z wywołania dwóch metod, tak? Plus, minus. Czyli ja muszę mieć możliwość wpięcia się tu przed wywołaniem setup, ale też chciałbym może mieć możliwość wpięcia się tu przed wywołaniem samego testu z jakimś moim, nie wiem, rozszerzeniem, pluginem, czymkolwiek, co będzie coś robiło. I w tym momencie, mając taki before each, to patrząc na API rozszerzeń, wiem, że jeżeli jest coś tam extend before each, to jest coś trochę innego niż extend before test. Widzicie, jaka taka drobniutka, maleńka zmiana językowa i od razu to fajnie wygląda. No i nie jest to silnik już, nie jest to runner, nie jest to runner JUnita 4, gdzie musieliśmy rozkminiać, w którym miejscu testów to my tak naprawdę jesteśmy. Oczywiście, to jest 2, to jest 3. Mamy testy, to mamy i asercję. Tutaj taka uwaga, pojawiło się assert throws, ale w JUnicie 4 było tak, że jeżeli chcieliście się, chcieliście używać asercji z matcherami, mogliście użyć matcherów z ham cresta bodajże. JUnit 5 powiedział, nie, nie wspieramy żadnej zewnętrznej biblioteki. Jeżeli chcesz używać, to używaj. Nie ma żadnych przeciwwskazań. My jesteśmy niezależni od bibliotek do asercji, matcherów i tak dalej, ale w przeciwieństwie do wersji 4 też nie wspieramy żadnej z tych bibliotek. Tak? Nie ma tak, że nie preferujemy żadnej z tych bibliotek. Więc dołożyli nam assert throws, które fajnie, całkiem fajnie działa. No, nie jest to oczywiście jedyna zmiana, bo mamy też assert all. To jest kolejna fajna rzecz. Mamy jedną rzecz do przetestowania w kilku, załóżmy dla kilku różnych danych i my chcemy wiedzieć, dla której z tych danych to padnie. Jeżeli zrobię tak jak w poprzednim przypadku, to test wywali mi się na pierwszej asercji, prawda? I nie odpali kolejnych asercji. Ja tracę pewną informację. Poprawię tą jedną asercję, znowu uruchomię testy, znowu się kolejna wywali. Znowu uruchomię test, znowu się wywali. No, to nie jest red, green, refactor, tylko red, o, green, tak? Tutaj działa to w ten sposób, że on odpali te asercje niezależnie, tak? Czyli to, co kiedyś sobie radziliśmy w ten sposób, że pisaliśmy 20 bardzo podobnych testów, w praktyce różniących się tylko w tym miejscu, tym parametrem, on to sobie odpali jako jeden test, z kilkoma niezależnymi asercjami. Nasz kod możemy zbadać sobie pod różnym kątem, tak? Dość przydatny. Może nie w takich czystych testach jednostkowych, ale już przy testach takich międzyjednostkowymi, a integracyjnymi to zaczyna mieć sens. Ja troszeczkę już piszę z JUnitem 5 kodu i to widać, że to ma sens. Oczywiście możemy też powiedzieć jeszcze, że mamy jakiś assert timeout. I tutaj już wchodzimy w coś, w czym JUnit 4 był słaby, a JUnit 5 zapowiada się, że będzie dobry. Pozwala nam pisać out of box typowe testy integracyjne, tak? Czyli jeżeli mam dwa moduły, rozwijam je sobie w ramach dwóch osobnych dockerów, dockery te wrzucam na jakąś maszynę i mówię, między nimi czas odpowiedzi, czas komunikacji ma być poniżej 100 milisekund, tak? No, chcę to sprawdzić, tak? Chcę napisać taki test trochę obciążeniowy, trochę integracyjny. OK. Konfiguruję to i to działa. Ta wersja z assert timeout ma jeszcze taką, jest jeszcze druga wersja tutaj tego kodu, która działa w troszeczkę inny sposób. Mianowicie tutaj taki assert timeout, który po prostu ubije nam test. Ten poprzedni wykona go i nam powie, o ile się rozjechaliśmy z naszymi oczekiwaniami, ta wersja po prostu zabije test, sfailuje test w momencie, kiedy
przekroczymy timeout. Dość przydatne. OK. Jak mamy asercję, to mamy jeszcze asumpcję. Co to są, kto wie, co to są asumpcje i do czego ich używamy? Jedna osoba. Ktoś jeszcze? Druga, trzecia, o, czwarta. No ja muszę wymyślić wam pytanie takie, żeby tylko jedna osoba znała odpowiedź, bo mam wejściówkę na spoinę. Asumpcja to jest taka asercja, która nie jest asercją, bo ją odpalamy przed testem. W ramach testu, ale przed testem. Ona sprawdza nam stan środowiska, nazwijmy to w ten sposób. Stan początkowy. W tym przypadku ta nasza asumpcja sprawdza, czy my żyjemy sobie na środowisku integracyjnym. Jeżeli nie żyjemy na środowisku integracyjnym albo na dewie, ona się wywali i wyrzuci exception. Test zostanie oznaczony jako nieuruchomiony. Nie jako sfailowany, tylko jako nieuruchomiony. To jest czasami przydatne, sobie sprawdzić, czy nasz kodzik prawidłowo jest napisany tak, czy założenia naszego kodu są prawidłowo przyjęte. Jedną z ciekawszych rzeczy, jakie widziałem tutaj z wykorzystaniem asumpcji, to jest sprawdzenie, czy jest implementacja equals. Były tworzone dwa obiekty i po prostu były dwa puste obiekty i wywoływane na nich equals. Jeżeli nie ma implementacji equals, to zwróci false. Prawda? Bo to są dwa fizycznie różne obiekty. Tak? Jeżeli jest implementacja equals napisana dobrze, no to wtedy powinniśmy dostać true, bo one nie mają stanu, one są puste jeszcze w środku, względnie zainicjowane w ten sam sposób. Przydatne. Nie powiem przydatne. OK. Jak już jesteśmy przy wyłączaniu testów, no to zmieniono nazewnictwo z ignore na disable. Tak? To jest fajna zmiana. To jest taka zmiana, która mi się strasznie podoba właśnie z punktu takiego językowego, z punktu osoby, która czyta kod. Bo jeżeli test jest ignorowany, jeżeli się czujemy ignorowani, że ktoś nas ignoruje, to jest takie złe, tak? Nie, niemiłe. Ale jeżeli mówimy disabled, wyłączyć w tym kontekście, okej, to jest jasne. I to jest też fajny przekaz dla biznesu, że my nie ignorujemy testów, bo ja słyszałem takie pytanie od mojego product ownera, słuchajcie, napisaliście tyle testów, ja mam ten raport z waszymi testami. Dlaczego tam 20 testów ignorujecie? Co to znaczy, że są ignorowane? A że był to człowiek z takiego dość specyficznego sektora, znaczy fragmentu sektora bankowego, to on nie mógł zrozumieć, że po prostu to się tak nazywa przez konwencję, że ignorujemy. Tak? Dla niego to było, że my te testy olewamy. Tak? Jeżeli mówimy, je wyłączyliśmy, bo coś, no to znaczy, że je wyłączyłeś, bo coś. Tak? Jest to troszeczkę jaśniejsze. Fajna sprawa. Mi się strasznie podoba. OK. Możemy sobie nasz test opisać. I tutaj już wchodzimy w ciekawsze rzeczy, których inne frameworki tak mają albo nie mają. W test NG istnieje. Ale jeżeli mamy display name i sobie napiszemy to, to jeżeli uruchomimy ten test na przykład w IntelliJ-u, to should descriptive test tutaj, to on nam wyrzuci raport, jak się odpali w końcu, z tymi nazwami. Fajna sprawa, bo my to zrobiliśmy na takim małym, fajnym Jenkinsie i on nam poezję, po prostu pisał poezję. To tak w ramach zabawy. Zaraz zresztą zobaczycie trochę tej poezji, jak to się uruchomi. Myśli, tworzy te testy, uruchomił. Dobra, jest tu jedna rzecz. Co wam się nie podoba w tych numerach? Długość. Te testy są strasznie długie. Jednym z problemów, który ma na chwilę obecną JUnit 5 i który jest intensywnie rozwiązywany przez community, to jest szybkość działania. Ona jest mniej więcej 1000 razy, on działa 1000 razy wolniej niż 4. Tak mniej więcej. Przy małych takich suitach jak ten, to tego nie widać, bo no, ten pierwszy test, no to tak normalnie, po jednej milisekundzie, ten ostatni jakieś 9 milisekund, ale przy dużych... próba przetestowania JUnita 5 JUnitem 5 zajmuje zdecydowanie za dużo czasu.
To jest taki ból. Okej. Okay. Jak mamy nazwy, to możemy pisać poezję, prawda? Już ten nasz spok z tym takim swoim description już przestaje nam to przeszkadzać, prawda? Jedna ważna rzecz. Jeżeli coś się wykrzaczy, to w Stack Trace'ie nadal będzie nazwa metody. Więc nie róbcie czegoś takiego, że tu wrzuciliście opis, a tu macie test 1, test 2, test 3, bo taką propozycję słyszałem w ramach dyskusji o tego tematu na wrocławskim Dżugu kilka tygodni temu, no to można tak nazwać. Nie, znaczy móc możecie, tak? Ale pamiętajcie, że macie nadal Stack Trace, w którym są nazwy metod normalnych, więc nie ma tak jak w spoku, że on ci powie, z tego opisu ci powie, który test się wywalił i tam gdzieś w Stack Trace też w razie czego macie taką informację. Tutaj tak niestety nie ma. Ale ja mogę jeszcze zrobić taką sztukę. Co to jest? Test w teście. Fajna sprawa. Mamy naszą architekturę heksagonalną, mamy nasze BDD i teraz mamy ludzi, którzy... Znaczy ludzi dzielimy na dwie grupy teraz. Ludzi, którzy chcieliby mieć wszystkie testy w jednym miejscu, w jednej wielkiej, wielkiej klasie i ludzi, którzy rozrzucają je na setki małych pliczków. Bo to tak mniej więcej w Javie działa. Ja na przykład przez długo szczerze nienawidziłem klas lokalnych w Javie, a teraz stwierdzam, że klasy lokalne nie są takie głupie. Możemy sobie testy zagnieżdżać. Czyli wprowadzimy sobie kolejny element do namespace'u, tak? Kolejną przestrzeń, w ramach której będziemy robili tylko część testów, tak? Czyli jeżeli mamy nasz moduł, możemy powiedzieć tak, tutaj są takie testy typowo unitowe, które zgromadzimy sobie w tym miejscu, ale też mamy takich trochę testów, które wymagają jakiejś dodatkowej parametryzacji. To je osadzimy gdzieś indziej, ale to wszystko nadal będzie w jednym miejscu trzymane, w jednym wielkim pliku. Ja wiem, że mamy ten limit, żeby klasa się mieściła nam na monitorze, prawda? Lżejsza wersja, żeby metoda się mieściła nam na monitorze, tak? No, ja znam ludzi, którzy to tak robią, po prostu jest pivot w monitorze i nadal się mieści, prawda? Popatrzcie na swoje klasy testowe, one są naprawdę długie. Jeżeli by ktoś powiedział, że w jego kodzie są klasy, które mają po 1000, 1500 linii, to tak patrzymy, no, ale z komentarzami, tak? Z JavaDocem, bo musicie pisać. No, to są klasy testowe, prawda? No to może nam nie rozwiązuje tego problemu, ale przynajmniej pozwala zorganizować ten kod w miarę rozsądny sposób. Dodatkowo, jeżeli to sobie disable dynamic, tu, jeżeli to sobie odpalimy, no to on tą drabinkę testów nam uruchomi też i wygeneruje raport. To jest fenomenalne narzędzie do generowania raportów też. Zobaczcie, return number, return fizz, return bus, return fizz bus. To już działa dużo lepiej. Swoją drogą IntelliJ, kto nie używa IntelliJ-a? To jest prostsze pytanie. Jedna, zakładam, że używacie Eclipse'a, tak? NetBeans. NetBeans'a to, o Jezus Maria, kiedy ja ostatni raz używałem, to powiem tak. Ale IntelliJ ma czasami problemy z JUnitem i był wiosną taki moment, kiedy JUnit 5 nie działał na IntelliJ-u, bo nie działał, tak? Musiał pójść update i dopiero wtedy zaczynał działać. Podoba się? Fajna. A jak daleko można zagnieżdżać? Jak ci Java pozwala? Tak. Znaczy powiem ci tak, tak naprawdę... No właśnie, to... Możliwość masz, jak ci Java pozwala. Jeżeli Java pozwala chyba zdefiniować nazwę klasy, która ma 255 znaków. Coś tak czuję. Nie pamiętam tego dokładnie, więc jeżeli będziesz zagnieżdżał w ten sposób, to może się zdarzyć, że tam w bytecodzie się zaczną cuda dziać, tak? I on powie, no nie mogę tego wygenerować, bo mi się tam skończyło coś w bytecodzie, jakiś limit. Ja tego nie pamiętam, nie jestem magikiem od JVM, a tutaj już wspominany wcześniej Jarek Pałka. Tak.
Tak, ale to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które są fajnie zdefiniowane. Jeżeli masz before class, to ono zostanie uruchomione przed wszystkimi testami, które są zdefiniowane w tej klasie. To znaczy w ogóle i tylko raz, tak? Zgodnie z tym before class, jak to kiedyś działało. Więc te wszystkie testy podpadają. To podpada pod wszystkie testy zdefiniowane w tej klasie. Te testy są też zdefiniowane w tej klasie, bo są zagnieżdżone, tak? To jest takie troszeczkę, to się na początku wydaje wygodne, później człowiek zaczyna widzieć, że to nie do końca jest wygodne, a później zaczyna na to kochać, bo to ułatwia życie. Tak? Jak już poznasz, gdzie tego nie stosować, to naprawdę jest fajnie, bo możemy na przykład zacząć używać fajnie parametrów. Tak? Tutaj jest jeden z przypadków, jak JUnit 5 w końcu zaczął wspierać prawidłowo parametry. To jest jeden z przypadków. Możemy po prostu powiedzieć, to są wartości, te wartości, to wspiera typy prymitywne i stringi. Ja jak mówię o typach prymitywnych w Javie, to zazwyczaj też tak implicite o stringach mówię. Więc jeżeli mamy jakieś prymitywy, możemy go podać w ten sposób, ale tak naprawdę tych typów, sposobów podania argumentów mamy strasznie dużo. Ja wam pokażę może taki chyba najśmieszniejszy moim zdaniem, ale on też pokazuje, co możemy zrobić, jeżeli będziemy chcieli pracować z JUnitem. Możemy podać je jako CV, jako comma separated file w adnotacji. Oczywiście możemy też użyć pliku, ale możemy też użyć adnotacji. Więc to jest bardzo, bardzo taki elastyczny mechanizm. Tak? Jeżeli potrzebujecie samodzielnie zdefiniować, jak mają działać wasze parametry, tworzycie konwerter. Nie pokażę wam konwertera, bo teraz jakoś niedawno się pojawił pomysł, żeby to przepisać, jak się serwuje własne parametry do metod testowych. I po prostu no, to się, ja czuję, że to się zmieni. Nie chcę wam mieszać, że dzisiaj to powiem, za tydzień czy za dwa siądziecie i się okaże, że działa zupełnie inaczej. Gdzie to my byliśmy? My byliśmy tutaj. Nie działa. Bardzo nie działa. Control B. Ktoś wie, jak przeskoczyć do tego? Zepsułem. Dobra. Nie zepsułem, ja tych testów mam dużo. Jeżeli mamy parametry, to jeszcze możemy zrobić jedną rzecz, mianowicie możemy sobie zbudować testy dynamiczne. One działają w zupełnie inny sposób niż normalne testy, bo zazwyczaj testy parametryzowane polegają na tym, że mieliśmy jakiś zestaw danych, wpychaliśmy to do testu i to działało, tak? Dla danego zbioru wejściowego wynik powinien być zawsze taki sam. Fajnie się to sprawdza przy jakimś masowym testowaniu różnych dziwnych danych. Testy dynamiczne to jest takie rozwiązanie, to są testy, które nie mają wielu właściwości testów. Nie można uruchomić before, nie są uruchamiane after metody, ale możemy sobie je zdefiniować na przykład jako tablicę, czy też czy też po prostu jako jakiś iterator albo stream, tak? Czyli jeżeli mamy jakieś źródło, które nam zwraca stream, źródło danych, to możemy sobie dla niego tam zdefiniować, stworzyć testy dynamiczne, zestaw testów dynamicznych i to odpalić po prostu jako jedno wielkie coś. Jeżeli mamy to, to też mamy oczywiście testy jakie? Jakie testy? Nie NG, tylko JUnit 5. Powtarzalne. To jest fajna rzecz, jeżeli chcecie testować się integracyjnie i chcecie robić na przykład takie proste testy obciążeniowe, zobaczyć, kiedy się wywali, albo szukacie błędów w waszej aplikacji związanych z wielowątkowością. Tak? Jeżeli mamy prosty
prosty kod, który dla każdego otrzymanego zdarzenia tworzy nowy wątek, tak? To zaspamujmy ten kod i zobaczmy, ile on tych wątków rzeczywiście może utworzyć i czy my nie mamy jakichś deadlocków, nie tworzymy, nie mamy jakiegoś data leaka, nie robimy takich cudów. Definiujemy, ile tego ma być. Tutaj jest mamy dostęp w opisach do kilku bardzo prostych informacji o tych testach. Więc jeżeli to odpalimy, jeżeli bym to odpalił wszystko z Mavena, no to będzie szło, bo tych testów tutaj jest około 600. Efektywnie, bo jeszcze są testy z TestNG. Dobra. Ale to jeszcze nie wszystko. Mianowicie, jest jeszcze jedna rzecz. Mamy dynamiczne, mamy ignorowanie, mamy testy powtarzalne, parametryzowane i teraz wróćmy na chwilkę do testów, które są opisane, które są nazywane, bo możemy jeszcze używać sobie tagów. Tego też nie było wcześniej w JUnicie. Możemy tagować testy. Prawda? I później, jeżeli ja otaguję sobie test, później w konfiguracji, ciekawe czy mnie przerzuci do konfiguracji, nie przerzuci, bo mnie nie przerzuci, czyli ja potrzebuję do POM-a pójść. Później w konfiguracji mówię po prostu, które tagi mam zamiar wyłączyć. Na przykład, jedna uwaga, zauważcie, że konfiguracja tutaj nie odbywa się przez propertiesy związane z Surfire'em, tylko przez mapę properties. Tak, czyli Maven niestety wam nie pomoże, znaczy wtyczka do Mavena niestety wam nie pomoże z konfiguracją JUnita 5, bo nie wie, jakie są dozwolone klucze w tej mapie. To jest taki mały błąd, taki mały ból, ale to rozwiązanie ma pewną wadę. Jaką? Mianowicie przenosimy logikę związaną z uruchamianiem naszych testów do stringa. To jest zupełnie to samo, co robimy ze SQL-ami. Piszemy jakąś aplikację i my chcemy wyszukać jakichś tam, nie wiem, użytkowników, którzy są pełnoletni, mają kupon rabatowy i coś tam, i coś tam. I kleimy SQL-kę albo JPQL-kę i to wysyłamy do bazy danych. Rzeczywista logika wyszukiwania jest zamknięta w stringu. String nie jest parsowany pod kątem poprawności, tak? Chyba że mamy w IntelliJ-u włączone wstrzykiwanie języków i podpięte źródło danych, no to wtedy nam to sprawdzi, ale kompilator nam tego nie sprawdza. No to po co używamy silnie typowanego języka, silnie i statycznie typowanego języka, jakim jest Java, skoro nasza logika biznesowa wisi w dynamicznym stringu? Przepraszam. Tu mamy dokładnie ten sam problem. Tak, to jest tylko nazwa. One są użyteczne, tak? Możemy sobie wprowadzić, nie wiem, enuma, który będzie miał, zbierał te nasze tagi i definiował dozwolone nazwy, tak? Ale nikt nie broni po prostu użyć stringa. Jest na to rozwiązanie. I zobaczmy teraz najciekawszą rzecz moim zdaniem, mamy jeszcze 5 minut, którą mamy dostępną w JUnicie 5. Ja bym chciał zobaczyć. Zgubiłem się, przepraszam. Zobaczcie. Mam tu takie maleństwo, które się nazywa Extended With. To maleństwo działa troszeczkę jak runner, ale tylko troszeczkę, ponieważ ono nam mówi, że ten test będzie uruchomiony z dokładnie tym rozszerzeniem. To rozszerzenie, jego zadaniem w tym konkretnym przypadku jest analizowanie, co my mamy napisane w anotacji integration, która jest moją anotacją, przeze mnie zdefiniowaną i która ma pole stringowe, ale mogłem użyć na przykład integration CI. I odpowiedź na proste pytanie, czy ja mam uruchomić ten test oraz czy do tego testu nie potrzebuję wstrzyknąć czegoś, włożyć, skonfigurować zupełnie poza moim testem. Pytanie o ten test, transakcyjny, który zadałem na początku. Zobaczcie,
Ja nie muszę uruchamiać teraz, nie muszę pisać transactional na teście. Ponieważ to rozszerzenie, ja mogę je po prostu zdefiniować, tak jak definiowałem springowego runnera. Więcej, jako że pod spodem JUnit 5 używa mechanizmów SPI, czyli Service Provider Interface, ja mogę te rozszerzenia po prostu uruchamiać automatycznie. Wrzucam jara do class pufa i SPI to sam, znaczy mechanizm SPI zaszyty w Jupiterze odkryje, że jest takie rozszerzenie i je uruchomi dla wszystkich testów. Jak te rozszerzenia działają? Ano działają bardzo, bardzo fajnie. Wiem, że kod jest obrzydliwie paskudny, ale działa. Wierzcie mi. Rozszerzamy po prostu jedną z wielu klas, które definiują nam, co robi dane rozszerzenie. W tym przypadku jest to test execution condition, czyli odpowiedź na pytanie, czy ja ten test w ogóle powinienem uruchamiać, czy też nie. I mamy metodę evaluate, która jest naszym filtrem. Tylko, że zamiast wartości logicznej zwraca coś, co się nazywa condition evaluation result, enable albo disable, z jakimś komunikatem. Odpalam, nie odpalam testu. Fajna sprawa. Mi się bardzo podoba. Można bardzo dużo z tego wycisnąć. I na przykład jedną z rzeczy, którą można zrobić, a która fajnie też działa, to po prostu strzyknąć kilka tych rozszerzeń. Tak jak tutaj. Mam jakiegoś mojego mocka. Mock może być podany na dwa sposoby. Albo jako pole w teście, albo jako parametr testu. Więc używam dwóch rozszerzeń. Nie mam już tego obostrzenia, które było z runnerami, że tylko jeden. Tutaj mogę się dowolnie rozszerzać, że tak powiem. I mogę mieć wiele rozszerzeń tego samego typu. One zostaną uruchomione w kolejności, w jakiej zostaną odkryte, że tak powiem, adnotacje, a że to się ostatnio w Javie trochę zmieniło i mamy prawdziwy random, jeśli chodzi o kolejność adnotacji i pól, no to nie ma gwarancji, tak? Więc też pamiętajcie, że te rozszerzenia muszą być niezależne od siebie, ale generalnie to działa. Działa znacznie lepiej niż w czwórce. I zobaczmy na przykład, jak ten parametr resolver działa. Zobaczcie, tutaj implementuję dwie metody. Jedna mówi mi, czy ja w ogóle wspieram daną adnotację. Druga rozwiązuje ją, tak? Czyli tworzy obiekt, w tym wypadku po prostu mocka o typie, który pochodzi z znaczy jest równy typowi parametru, tak? To trochę po polsku jest to strasznie głupio skonstruowane zdanie, przepraszam. Działa, tak? Nic nie trzeba robić. Piszę coś bardzo prostego. Chcę uruchomić kontekst springowy i go składać po każdym teście. Proszę bardzo, od tego są rozszerzenia. Ta druga, field injector, jeszcze prostsza. Mamy instancję testu? Proszę bardzo, mamy jakiś obiekt, który reprezentuje nam klasę testową. Mamy extension context. Wywołaj init mox, tak? Nic więcej nie trzeba. Te rozszerzenia to jest tak naprawdę prawdziwy power, który wchodzi nam w JUnit 5. Cała reszta to są takie, no, dla mnie przynajmniej, to są takie rzeczy, no, które w końcu są, tak? Ale one były też w innych rozwiązaniach, były w TestNG chociażby. I TestNG do dzisiaj jest dużo lepsze do pisania testów integracyjnych, bo pozwala ustalać kolejność testów. Tutaj bym musiał napisać własny silnik do tego, przynajmniej. Dobrze. I to jest, tak jak czuję, wszystko. Słucham pytań. Był przykład repeatable test. Mhm. Pytanie, czy tam można określić, jaki ma być paralelizm? Czyli ile... Nie. JUnit nie wspiera tego out of box. Ja siedzę, nie mam czasu obecnie. Siedzę, kombinuję silnik, który będzie wspierał executor framework. Ale czuję, że ktoś mnie wyprzedzi, bo jeżeli ja na to wpadłem, to znaczy, że to nie jest coś niezwykłego, tak? Niestety, no jeszcze nie da się, tak? To jest jeszcze, być może ktoś tam coś wykombinuje w którymś kolejnym releasie, tak? Bo to jest rzecz, która jest na przykład w TestNG.
Wiem, że też teraz nie jestem pewien, czy Surefire, czy... Surefire ma też fork mode, tak, który pozwala odpalić wiele, ale to działa na poziomie pluginu uruchamiającego testy. On tam sobie bierze te testy, definiuje i kombinuje, jak je rozłożyć, tak? Tam trzeba też kombinować, jak napisać test, bo potem się okazuje, że to jest niekompatybilne. Tak, dokładnie. To tam jest dużo kombinowania. Nie ma takiego wsparcia dla multitrainingu out of box, niestety, jeszcze. Okej, dziękuję. Ktoś jeszcze? Jeśli nie, to dziękuję.